Tu też powstała książka, jedna z moich ulubionych, Odzyskać wolność. Obchodzimy z żoną wszystkie rocznice ślubu, ja to różne rzeczy wymyślam, orkiestry dęte, banery ze zdjęciami żony, z napisem najpiękniejsza kobieta, ukochana moja żabka. I na jedną z takich rocznic się przygotowywałem muzykę w ogrodzie, czyli z tyłu w salonie stał komputer z YouTube i tam wyłapywałem jakieś różne utwory muzyczne, zastanawiałem się, jaką dać oprawę muzyczną. I znalazłem taką piosenkę Grechuty Miłość. No i to na tą kolejną rocznicę to poszło, ale to było z płyty, na której była piosenka Grechuty pod tytułem Wolność. I posłuchałem tej piosenki kilkadziesiąt razy. Później wydrukowałem sobie tekst z internetu i zacząłem go analizować i stwierdziłem, że jest to profesjonalny, filozoficzny, filozoficzno-teologiczny wykład wolności. Święty Tomasz by pogładził po głowie Grechutę i powiedział, dobry jesteś, tak myślę. Pod wpływem tego słuchania tej piosenki doszedłem do wniosku, że no, problematyka wolności to jest dzisiaj bardzo ważna problematyka i indywidualnie dla każdego z nas, i dla Polaków, i dla Polski, że trzeba napisać książkę pod tytułem Odzyskać wolność dla Polski i Polaków. Ta Odzyskać polskość to jest trzeci jakby tom tej książki, bo tak to się zaczęła cała lawina. Drugi był Odzyskać niepodległość. I pierwsza część tej książki Odzyskać wolność powstała jako komentarz do tej piosenki Grechuty. I tylko zacytuję dwie rzeczy, że tam w jednym momencie Grechuta mówi w tym tekście, ja patrzyłem na takie brzozy rosną przy wyjściu z salonu i Grechuta powiedział, wolność to jest jak gałęzie drzew, które wszystkie pną się ku słońcu, ale każde w swoją stronę. Nie? Że każda gałąź idzie jakby w inną stronę, ale jednak wszystkie do słońca, bo człowiek jest wolny, kiedy działa zgodnie z własnym interesem, kiedy sobie służy, czyli kiedy daje sobie dobro. Do tego dobra są inne drogi, różne drogi, ale no to zawsze chodzi o to dobro. Jeżeli ktoś sobie ucina rękę, to znaczy, że nie jest wolny, że robi to pod jakąś presją w wyniku jakiegoś zniewolenia. Natomiast tą pieśń, no tam jest bardzo dużo mądrych myśli o wolności, ale Grechuta ją kończy w ten sposób. Wolność wymyślił dla nas Bóg, żeby człowiek mógł się w niebie zbudzić. Prawda? Że wolność jest właśnie takim taką sytuacją, w której dajemy sobie tylko dobro. Jeżeli nie dajemy sobie dobra, tylko jakieś zło, jakieś głupoty, to znaczy, że jakoś jesteśmy zniewoleni. Wiele też innych książek oczywiście we fragmentach, bo kiedyś tutaj bywałem tydzień, dwa, trzy, ostatnio miesiąc, dwa, trzy. To tak było z Prusem. Prus tu przyjeżdżał pierw na tydzień, później na dwa, później na trzy miesiące, później na pięć miesięcy. Znaczy zimy tu nie spędzał, też większość powieści tu napisał, więc to jest jakaś powtarzające się zjawisko, że ludzie przyjeżdżają i coraz dłużej tu są. Nałęczów poniósł wielką stratę, bo tu była taka pani, która całe życie na najwyższych stanowiskach pracowała na Zachodzie, a jak wróciła do Polski, to kupiła dom w Nałęczowie i założyła kultową kawiarnię artystyczną Jaśminowa. Myśmy latami odwiedzali tą kawiarnię, ale ta pani zrezygnowała w końcu, stwierdziła, że już nie ma siły. A poza tym jest jakaś taka proletaryzacja, że coraz mniej gości tam przychodziło, bo woleli iść na piwo 300 metrów niżej, gdzie było disco polo, a nie piękne obrazy i muzyka poważna. Myślę, że dokonałem w ten sposób reklamówki Nałęczowa. Burmistrz powinien mi zapłacić, ale nie taką miałem intencję.
i znaczny czas, znaczną część tego czasu, kiedy tu jestem, jej tu nie było. Ale najważniejsze wydarzenie było takie, że udało się namówić księdza arcybiskupa Jana Pawła Lęgę do tygodniowego pobytu w Nałęczowie. Wynaleźliśmy mu taki piękny pensjonat prowadzony przez katolików o nazwie Samoniówka, taki przypominający w strukturze dworek szlachecki z pięknym ogrodem w samym centrum, i tam ksiądz arcybiskup otrzymał od nas apartament, czyli salon, sypialnię, mały aneksik kuchenny, łazienka, piękny taras z widokiem na ogród i na las. Był tydzień i ten tydzień z jednej strony wykorzystaliśmy w ten sposób, że było wystąpienie księdza arcybiskupa w Zamościu, było wystąpienie w Nałęczowie, przez to poznałem kolejnych mieszkańców Nałęczowa, a oni mnie poznali. Ale dużo osób też przyjeżdżało ze względu na księdza arcybiskupa i tutaj w ogrodzie, koło winnicy spotykaliśmy się i rozmawialiśmy z księdzem arcybiskupem, byli różni kapłani. No i to jest problem naszych czasów, kiedy kręcony był film przez kogoś tam z pobytu arcybiskupa w Nałęczowie, to ten ktoś nie wiedział, czy może pokazywać kapłanów, którzy siedzą przy stole, i dopiero ja musiałem to powiedzieć jakby głośno do kamery, że pytając się wcześniej kapłana obok siebie, czy on nie boi się pokazać swojej twarzy, ale parę osób duchownych z publiczności prosiło, żeby kamera nie pokazywała publiczności. Także było dużo kapłanów, sióstr zakonnych, których nie wymienię z nazwiska. Było też sporo różnych świeckich, nawet z Iranu. Nawet z Iranu. I w związku z tym dużo właśnie takich rozmów na ważne tematy, które dzisiaj się rzadko podejmuje. Znaczy, to właśnie była ta stara Polska. Zauważmy, że jak Polska miała 1 000 000 km² i była bardzo bogatym krajem i nie było wojen, to jak patrzymy, co wtedy się zdarzyło z kultury, no to tak jakby nic się nie zdarzyło, nie? Znaczy, jakiś taki pusty okres, ale on wcale nie był pusty, prawda? Ludzie siedzieli tak na łonie natury, coś jedli, coś pili i rozmawiali. Te rozmowy są bardzo ważne, bo one budują, one dają perspektywy, one pozwalają zidentyfikować cele, one pozwalają uświadomić sobie, kim jesteśmy, prawda? To święty Bernard z Clairvaux mówił, że największym problemem człowieka, w ogóle każdego, a chrześcijanina w szczególności, jest, kiedy wpadnie w pułapkę ciekawości. Ciekawość to pierwszy stopień do piekła, to jest nawet takie powiedzenie. Ciekawość polega na tym, że interesujemy się czymś, co nas bezpośrednio nie dotyczy, jakimiś wydarzeniami, wypadkami samochodowymi czy lotniczymi na drugim kontynencie, które no, żadne, zero związku. Natomiast tracimy z oczu samych siebie, samych to, co mamy w sobie, jakie myśli, jakie dążenia, tracimy tych najbliższych z oczu, przyjaciół, to, co w nich się dzieje, i tracimy to, co najważniejsze, prawda? Więc takie rozmowy z gośćmi bez żadnego pośpiechu, w takim otoczeniu, które jakby skłania do pewnej refleksji, dają dużo i trudno je prowadzić poza Nałęczowem. Z okazji tego pobytu w Nałęczowie to polecam cztery swoje książki, to znaczy tutaj mam w ręku tą Odzyskać Polskość, trzeci tomik z serii Obudź się Polsko. Pierwszy Odzyskać wolność dla Polski i Polaków, drugi Odzyskać niepodległość, czwarty w przygotowaniu Odzyskać naród. Natomiast też jest ta książka, która tak idzie bardzo powolutku, bo uważają ją za trudną, prawda? Czyli ten Świat Michała,
czyli zbeletryzowany podręcznik filozofii. Znaczy tu w Nałęczowie można sobie uświadomić, że brakuje nam dwóch podstawowych rzeczy dla naszej kultury narodowej, dla naszej cywilizacji, dla nas samych, to znaczy cywilizacji, filozofii i poezji. No i ja na przykład tutaj taki robię zabieg, jest duży, nieźle zaopatrzona biblioteka publiczna. Ja tu przywożę kilkadziesiąt książek ze sobą, no ale nie mogę kilkuset. No to idę do tej biblioteki, wypożyczam co trzeci dzień jakiś tomik poezji i sobie tę poezję tutaj pod gwiazdami też podczytuję. Także ta książka Świat Michała, no to jest podręcznik filozofii klasycznej, odpowiedzi na podstawowe pytanie, ale jest zbeletryzowany, więc tak no podany w formie jak najbardziej przystępnej i może kogoś zainteresuje dzięki niemu filozofia, a może komuś uda się zainteresować filozofią swoje nastoletnie dziecko. Najprościej te książki nabyć w księgarni Capital Book.